To nie robi Strands. Oni są uzdolnieni w dwóch rzeczach. Potrafią robić siebie debili i są tak toksyczni do bólu, że naprawdę głowa od tego boli, więc to są ich zdolności właśnie. Ojejciu, 2 godziny głównego gameplaya, gównianych postaci. Nawet te gówniane źle napisane postacie. Nigdy ta gra nie mogła być kinesa Tejciola i Strands. Jest powód, dlaczego nikt nie robi tej gry. Fani Love is Trends naprawdę są już tak do bólu przewidywalni, że ich głupota mnie już w żadnym stopniu nie zadziwia. Dlatego wręcz czekałem na to, gdy taki David wbije mi pod film i będzie pierdolił te swoje bzdury, że Love is Trends 1 jest lepszy, Love is Trends 2 się, Love is Trends 2 jest gównym. Albo o to. Max jest lepiej napisaną postacią, jest bardziej interesującą antagonistką niż te gówniane postacie. Szczerze, to ja się mogę śmiać, bo to jest trochę śmieszne, ale to jest również obrzydliwe, ponieważ tacy właśnie ludzie, takie sierwa jak on, są powodem, dlaczego Love is Trend jest taki, a nie inny, dlaczego Love is Trend jest taki skierdolony i również takie sierwa jak on, są powodem, dlaczego damskie postacie w grach to są właśnie same chłopczyce, same toksyczne kazalodziewskie jak Max, właśnie takie osoby jak ten tutaj śmieć, bo inaczej go nie nazwę, są za to odpowiedzialne. I wy się naprawdę dziwicie za... Ja tych fanów Love is Trends nienawidzę. Naprawdę to się nie dziwi za tych fanów Love is Trends nienawidzę. Zagarnę z tymi ludźmi. Naprawdę, dziwani Love is Trends, oni sami swoimi durnymi komentarzami i tym, jaki mają ból dupy, udowadniają mi jedynie to, że mam rację. Wiecie, jest to jakaś różnica między... Wiecie, jest to jakaś jest różnica między tym, co ja mówię, a między tym, co oni pierdolą? Po raz kolejny... Fanek Love is Trends, on nie daje żadnych argumentów, które mogłyby wskazywać na to za rację. On w ogóle w żaden sposób nie próbuje udowodnić się swojej racji. Jedyne co robi, to przychodzi tutaj mi pod film i pisze, że Love is Trends 2 jest nudne, ale nie daje żadnego argumentu, który miałby świadczyć. Pisał o tym, że dwa tak zasługowane. I znowu, nie daje żadnego argumentu, który miałby świadczyć o tym, że w Love is Trends 2 główni bohaterowie, co liczą i dani są gówniani. Żadnych argumentów, zero, nul, nic, kompletnie. Gdy ja z kolei argumentuję, tłumaczę, dlaczego nienawidzę Max, tłumaczę, dlaczego nienawidzę Kate. Tłumaczyłam to, jaki jest z nimi problem. Ten z kolei tutaj goleś, on tylko pisze swoje, że to jest nudne, że to mu się nie podoba. Ale oczywiście, jak na typowego fana Love is Trends przystało, nie daje żadnych argumentów. Podobnie jak Tomik nienawidził wobec Chloe i Rejce. Chloe jest toksysta i koniec, kropka, bo ja tak mówię i żadnych argumentów. Rejce toksysta, koniec, kropka i żadnych argumentów. To są właśnie cali fani Love is Trends. Oni tylko piszą do swojej pierdolety, oczekują tego, że każdy będzie się z nimi zgadzał, ale nie dają żadnych argumentów, które miałyby poprzeć ich rację. Tacy właśnie są fani Love is Trends. Albo tutaj, zobaczcie z lepszą postacią, lepiej napisaną protagonistką. I po raz kolejny, żadnych argumentów, które miałyby one świadczyć. Ja już z kolei już niedokrotnie tłumaczyłam, dlaczego Max jest jedną z najgorszych postaci. Tłumaczyłam, że jest zjebana, wyjaśniałam, dawałam argumenty świadczące o tym, że Max jest złą i toksyczną postacią, że jest złą i toksyczną osobą. Wobec której Skorens i Downton ATT chcieli nas tutaj wymusić. Chcieli wymusić na nas to, żebyśmy lubili Max. A to już podchodzi pod toksyczność, dlatego Love is Trends 1 jest toksyczną grą. No ale dlatego ten piotr nie podsta, ponieważ on sam jest toksyczny. Sam jest toksyczny i sam jedynie pokazuje to, jakim jest idiotą. I co tylko tutaj właśnie napisał na początku komentarz? Co to tutaj odpisał? Bardzo rozumie się w ten sposób, że on rozumie polski język, ale nie potrafi za bardzo pisać w tym języku i tak pisze po angielsku. No to tak, ale... To jest naprawdę. Pokazał jedynie, jaki jest toksykiem w tym momencie. To jest kolejny przykład fana Love is Trends, który jest totalnie odklejony i głupi. Dalej mi nie wiedzicie? Dlaczego ludzie tacy są? Oni sami, oni nawet nie próbują udowodnić, że jest inaczej. Oni nawet nie próbują jakkolwiek zaprzeczyć nawet, że jest inaczej. Oni dosłownie strzelają sobie w stopę i robią z siebie idiotów. Udowadniając również mi i innym, którzy mi wiedzą, że ja mam rację. I że ci ludzie naprawdę są toksyczni, źli i obrzydliwi. Nie, kolesko. Max jest beznadziejną postacią. Ponieważ po pierwsze, nie ma żadnej historii.
Nie wiemy nic o tym, co robiła w Seattle. Nie wiemy nic o tym. Nawet jak złap Arkadę Bay, poza jej grać o skroi, to jest jedyna rzecz, którą wiemy na jej temat, jeden z ceguł. Praktycznie nic na jej temat nie wiemy. Jest to nudna, durna, gazowa dziewczynka, pozbawiona charakteru, pozbawiona charyzmy. Jest to toksyczna idealistka, moralistka, egoistka oraz oportunistka, która wszystko, co robi dla Bispresjena, robi tylko i wyłącznie dla swoich własnych korzyści. Oszukuje, kłamie, manipuluje każdym po kolei. Jest suką bez empatii. Taka jest twoja kochana Max. Więc niech się nikt nie dziwi, ale się z Max nie da mówić. Niech się nikt mi teraz nie dziwi, za nie da mówić do Max. My mamy święte i zrozumiałe powody ku temu, żeby gardzić tą postacią. I tak samo mamy święte i zrozumiałe powody, żeby gardzić Kate. Swoją drogą pytanie, co mi w ogóle odpisać? Co to było spełnienie? Przed mi tutaj postawiłem na zagłosowanie i nawet mi nie odpisał razem. Mimo tego zapisałem dla niego w języku angielskim, zaraz zrozumiałem, to i tak mi nie odpisał. A jak już odpiszę, to po raz kolejny zrobisz z siebie debila. No ale okej, to tyle, to chciałem powiedzieć. Chciałem w tym filmie jedynie wam pokazać, że Vanilla i Strands jak zwykle w żadnym stopniu się nie zmieniają. Dalej dają do zrozumienia, kimi są debilami. No, tutaj Miraculous, Lady Bug i Gerbes. Powiedz to szczerze, Cyrus. Więc nawet Marinette jest odrobinę lepsza od Max. Max jest gorsza. Więc naprawdę cieszę się, że nie za Lavi Stress. Tym bardziej, że Miraculous inspirowały się Lavi Stress. Dosłownie, Miraculous to jest inspiracja od Lavi Stress. Z Lavi Stress Miraculous, twórcy Miraculousa czerpali inspirację, więc jakby co, no to ci, którzy tak nienawidzą Miraculousa, wiedzcie, i zdajcie sobie sprawę z tego, że to Lavi Stress doprowadziło do tego, że Miraculous w ogóle istnieje. No ale dobra, ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle, na razie.